Wam pokażę Ci, ile sypu się nazbierało, także cała taka kubka wypłynęła z tego, no poza tym, co jeszcze poszło w kanalizację. Witam Cię serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj nietypowa dla mnie awaria. W zeszłym tygodniu byłem tutaj u klienta wyczyścić kocioł. Mieliśmy usterkę F4 i F1, ale po wyczyszczeniu kotła niestety okazało się, że dalej kocioł nie działa jak trzeba. Przegrzewał się, więc stwierdziłem, że jest za mały przepływ. No i wziąłem stację płuczącą, wypłukałem kocioł, ale problem dalej pozostał, więc dzisiaj jest powtórka. I no, postanowiłem rozebrać całość. Teraz Ci pokażę, jak to wygląda. Na ten moment doszedłem do rozebrania całej płyty wodnej. Tak wygląda prawie półnagi kocioł. I okazało się, że przyblokowana jest rurka, gdzie rurka z wypływu z wymiennika, tam widać gruz, w zasadzie kamień. Niestety to mi nie rozpuściła chemia, no i teraz będziemy to czyścić i jeszcze dalej szukać, czy gdzieś indziej się nie nazbierało takie coś. Bo po prostu taki zator sprawił, że no, kocioł ledwo grzał centralne, a ciepłej wody to już praktycznie w ogóle. Okej, okay. Jeszcze rozebrałem. Całą komorę spalania wyciągnąłem, bo obawiałem się, że tam jeszcze jest brud, i bardzo dobrze, bo w tylnej rurce wypływowej też było sporo brudu, tutaj go widać. Taka ładna kubka kamienia. Także w tej chwili zostało mi poskładać to wszystko, poprawić komin, bo tutaj jest poziomy odcinek i na tym łączeniu poziomem się zaczęło już rozszczelniać. No i powinno już być teraz wszystko ok. Tu rozebraliśmy silnik krokowy. Jak sam klient mówił, żeby pokazać, jak to tam w środku wygląda, ile tego brudu. Ciągle wam tłukę do głowy, że woda w kotle ma znaczenie i tak chyba nie bez powodu. No, będziemy to czyścić. Kocioł już jest złożony, przynajmniej od strony hydraulicznej. Trochę zabawy było, żeby to wszystko z powrotem wylądowało na miejscu. W międzyczasie, co się dało, jeszcze wyczyściłem. Teraz już mamy szczelne, 1,5 bara nabite. Został jeszcze do podłączenia regulator. No, pokażę Ci, ile sypu się nazbierało, także cała taka kubka wypłynęła z tego, no poza tym, co jeszcze poszło w kanalizację. A jak to w ogóle się stało? No, generalnie w tych wymiennikach płytowych raczej się kamień nie osadza, natomiast się wytrąca. I on po prostu z grzałki, czyli z tej wężownicy, płynie sobie do przewodu. I w tym gumowym przewodzie lubi się osadzać. Ale jak już się nabiera odpowiedniego warstwa, no to on się odrywa, no i ląduje. Gdzie popadnie? Najczęściej ląduje w wymienniku płytowym i nie grzeje ciepłej wody, ale tutaj zdążył się ten cały brud zebrać w tym kolanku. No i blokował przepływ. Niestety chemia go nie rozpuściła. Ja sobie zachowam ten kamień i spróbuję jakiejś innej chemii poszukać, która będzie rozpuszczać taki kamień, takie osady. Wymieniłem wszystkie, bo po prostu z komina kapało, także tutaj jak ruszył kocioł, to się wszystko zaczęło sypać, łącznie z kominem. A uszczelki po prostu z czasem niestety parcieją i przepuszczają później skropliny. Także musiał być tymczasowo podstawiony garniec. Także zabawa chyba w sumie na 12 godzin. 8 w ostatni piątek, no i teraz mamy już 12, no to nawet i więcej. Ale teraz już wszystko gra i buczy. Także co mieliśmy? Do wyczyszczenia komory spalania, gdzie zdjęcie sobie zobaczysz. Odkamienianie strony wodnej, ale niestety przy takiej ilości syfu, który był w kotle, on nie chciał po prostu się rozpuścić. No to jest połączenie kamienia z jakimiś efektami korozji grzejników. Bo magnes to przyciąga. A jeszcze później doszedł komin, no i się zrobiło.
Także nie życzę sobie ani tobie, żeby się takie awarie się trafiały, ale no cóż, jak się trafiają, to jakoś sobie radzimy. To trzymajcie się, wszystkiego dobrego, a ja uciekam do domu w końcu.